Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Pożyczam zatem Bentleya i ruszam w drogę na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu. Rafael Badziąg, biznesmen od ponad 20 lat mieszkający w Niemczech. Człowiek, który przebiegł ultramaraton na dystansie 111 km przez Saharę. Podróżnik przemierzający cały świat w poszukiwaniu najbogatszych ludzi na Ziemi. Ruszajmy! Cześć Rafael, cieszę się bardzo, że mam Cię okazję tutaj gościć. Witam Cię, witam Twoich słuchaczy, Twoich widzów. Myślę, że to dzisiaj będzie bardzo ciekawa rozmowa, bo dzisiaj pójdziemy bardzo ambitnie. Chciałbym porozmawiać z Tobą o miliarderach, bo to jest temat, w którym jesteś, można powiedzieć, najmocniejszy na świecie, jeżeli chodzi chyba o badanie miliarderów, bo nikt tego chyba nie robił do tej pory. Tak, podobnie tak. Ja nie znam bynajmniej innego człowieka, który by znał 28 miliarderów, tak? I przeprowadził z nimi wywiady. To jest niesamowite i wiem, że na ten temat też piszesz książkę. Natomiast wcześniej chciałbym się dowiedzieć, bo śledząc Twoją biografię, tam widzę wiele ciekawych rzeczy. Na przykład ultra maraton na Saharze. Tak. 111 km, tak, przebiegłeś, nie będąc wcześniej sportowcem jakimś takim na co dzień. No ja słaby byłem ze sportu w szkole, to się zgadza, tak. Ale jak to się stało? Jak to się robi? Jak to się robi? Jak wszystko, jak zjeść słonia. Po kawałku. Dokładnie, po kawałku, czyli krok po kroku, nie? To nie było tak, wiesz, od zera całkiem, znaczy ja nigdy w zasadzie nie biegałem za dużo, ale ja wcześniej, w roku 2010, przebiegłem swój pierwszy maraton, tam pewne rzeczy sobie uzmysłowiłem podczas tego i proszę Ciebie, wpadło mi tuż po maratonie, po moim pierwszym maratonie, gazeta w rękę, taka lokalna u nas gazeta, ja w Niemczech mieszkam. I w tej gazecie był opisany facet, który przebiegł przez Saharę 100 km. I to był facet z sąsiedniej wioski, znaczy z wioski tam niedaleko mojego miasteczka. I ja, jak właśnie przygotowując się do tego maratonu, to tam biegałem sobie trenować do tej wioski z powrotem, ale w ogóle nie wiedziałem, że tam taki facet jest, nie? No i wiesz, skontaktowałem go i powiedziałem, że wiesz, znalazłem go w książce telefonicznej, bo tam było imię, nazwisko i zadzwoniłem i mówię, że chcę też tam przebiec, nie? Tak, wiesz, tam nie chciał ze mną rozmawiać, bo to pewnie dużo ludzi by chciało, ale tak, ale robić już mało robi, nie? No i ale po pewnym czasie mnie tam przekonałem go, no i żeby się spotkać, mi wytłumaczyć i tego, no i z nim przebiegłem taki w kawałkach, znaczy etapowy, 100 km w etapach później. No i później przebiegłem jeszcze parę innych ultramaratonów, takich też w kawałkach. Czy albo na przykład na 80 km non stop po górach, tutaj Rzeźnik w Polsce i po Namibii w kawałkach, też po pustyni. To, te pustynie są ciężkie bardzo maratony, czy ultramaratony, dlatego że nie wiem, czy biegałeś kiedyś po wydmach. No zdarzyło mi się, ale delikatnie mniej niż 111 km. Bardziej tą końcówkę, ten jeden. Tak. Jeśli normalnie ludzie już im ciężko jest na przykład po piasku biec, po plaży, tak? A na wydmach jeszcze jest o tyle ciężej, że ten piach cię zasysa do środka i po prostu tracisz 80% jakby siły odbicia. I wydmach jest zawsze biegniesz w górę albo w dół, tak? I teraz jak biegniesz w górę, to mało, żeby tracić 80% energii, robisz krok i jeszcze się obsuwasz 2/3 tego, nie? Czyli twój krok jest tylko 1/3 długości. Czyli przebiec tego się o wiele wolniej biegnie i to spożywa o wiele więcej energii. I oczywiście do tego upał i tak dalej. I tak właśnie robiłem te pustynne, się tak wyspecjalizowałem w tych pustynnych biegach, ale miałem ten problem, że taki psychologiczne, bardziej powiedzmy moje ego, z moim ego. No to jest próżność, powiedzmy, że jak mówiłem ludziom, że przebiegłem 100 km gdzieś tam po Saharze, czy po Namibii, czy po pustyni Namib, to mi mówi, to się mnie pytali, a w jednym kawałku, bo wiesz, jest coś takiego, że jak przebiegniesz maraton, to się ludzie pytają, w jakim czasie, tak? Jak przebiegniesz 100 km, to już się ciebie pytają, w jakim czasie, tylko się pytają w jednym kawałku. No i ja wtedy musiałem, wiesz, odpowiadać
zgodnie z prawdą, i no nie, no w etapach był tam i tego. Nie. Znaczy oczywiście jeden z tych etapów jest na przykład tam etap maratoński, to samo w sobie, to już maraton po wydmach, też jest osiągnięcie i do tego jeszcze masz tam dwa, trzy inne etapy, w sumie 100, ale no musiałem mówić, nie, no wiesz, w etapach i to mnie strasznie frustrowało, no taka wiesz, no próżność biegacka i stwierdziłem, nie, muszę przebiec 100 km w jednym kawałku, no i nadarzyła się okazja właśnie też przez pustynię, tam było 111 km w jednym kawałku i do tego podszedłem, no to muszę powiedzieć, że to było najbardziej traumatyczne przeżycie mojego życia do tej pory, coś takiego to się zapamiętuje. No i to mnie w sumie skłania do pytania, jak się nie poddać, bo to jest chyba taka strategia, która może w ogóle się w życiu przydać. Wiem, że po 30 km gdzieś na tym biegu już ci się nie chciało, już miałeś myśli, że jest nie za chciało. Ciężko. Nie chciało, to jest to mało powiedziane. To, wiesz, chcenie to jest jakby ten najniższy próg, czy się chce, czy się nie chce. Jak biegasz ultra, to w zasadzie nabierasz całkowicie innej perspektywy do tego, co jest możliwe dla ciebie, po pierwsze, albo czy to już koniec, czy to jeszcze nie koniec, czy naprawdę już nie możesz, czy ci się wydaje, że nie możesz, tak? Bo mi się wydawało, że to już koniec, że nie mogę już na 32 kilometrze, ale to muszę powiedzieć, nie to, że ja byłem tak słabo przygotowany, ja byłem dobrze przygotowany, z tym, że bardzo dużo tam się wydarzyło rzeczy, które były nieplanowane i miałem między innymi kontuzję przed tym biegiem, później kontuzje doszły podczas biegu i inne nieplanowane rzeczy, tutaj nie będę się w szczegóły zagłębiał, ale możecie to poczytać u mnie na blogu, może dasz linka, tam jest artykuł w trzech częściach, tam bardzo dużo szczegółów jest, czy tam w szczegółach to opisane. Natomiast przy 32 kilometrze już myślałem, że koniec, że po prostu to jest absolutne, no już chciałem się wycofać, ale w rzeczywistości, bo myślałem, że to jest koniec, tak, a w rzeczywistości mogłem przebiec jeszcze 80 km dalej, jak się okazało, tak? Czyli do mety na 111 km. Czyli masz całkowicie inne też podejście do tego. W rzeczywistości po prostu możemy osiągnąć dużo więcej, czyli jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej, niż nam się wydaje. Jak myślimy, że to wiesz, jest koniec, to jeszcze jest daleko od tego, do czego naprawdę jesteśmy zdolni. Jest parę jakby takich taktyk, które ja sobie wypracowałem podczas między innymi biegów ultra, co zrobić, żeby się jakby zmuszać do tego, żeby więcej zrobić, tak? Bo jeśli musisz coś zrobić, to jesteś w stanie zrobić więcej. To jakaś taka jedna taktyka, którą możemy zastosować? No to jedna taktyka jest na przykład coś takiego, że postawić się w sytuacji bez wyjścia, tak? Sobie spalisz mosty. Wiesz, jak kiedyś w starożytności, ja myślę, że w dzisiejszych czasach też tak generałowie robią, jadą, powiedzmy, inwazja na jakiś kraj, tak, morska, dopływają do brzegu, desant jest i generałowie palą wszystkie statki, mówią, albo zwyciężycie, albo umrzecie, tak. No i nie masz wyjścia, walczysz, bo inaczej koniec, nie? No i ja podobne, może nie aż tak drastyczne, ale podobne rzeczy stosowałem tam mniej lub bardziej świadomie. Miałem coś takiego jak że powiedziałem, właśnie to dużo ludzi źle robi, że jak ma jakieś wielkie plany i jakieś, wiesz, podejmuje się czegoś, co jest tam jakaś doza, czy jest duża doza ryzyka, że im się to nie powiedzie, że nie dadzą rady, że nie osiągną tego celu, to oni wolą, wiesz, to trzymać sobie w tajemnicy, nie mówić o tym nikomu, tak dla siebie powiedzieć, no to mam taki plan, ale nie będę mówił nikomu o tym, bo jak mi się nie powiedzie, to nikt nie będzie wiedział, to się nic nie stało. Nie? Natomiast ja mam inną strategię. Ja właśnie publikuję to albo mówię przyjaciołom i mówię, że mam coś, zamiar takiego zrobić i tak dalej. I ja właśnie na 30, to już podczas drugi, bo ja tam parę razy miałem takie, że się, wiesz, chciałem poddać, bo na 32 kilometrze, jak chciałem się poddać, to sobie pomyślałem, kurczę, no nie jest jeszcze tak, że tutaj, wiesz, że padam, że umieram w tej chwili, nie? Więc mogę spróbować jeszcze do następnego punktu na 40 km podbiec i zobaczymy, co tam będzie, nie? I no to jeszcze dam radę do 40 i zobaczymy, co będzie, nie? Czyli tak naprawdę miałeś wiele małych met zamiast jedną wielką finalną. To też, ale co ja zrobiłem, to właśnie na 40 km chciałem się poddać, to sobie uświadomiłem, że ja powiedziałem tym wszystkim ludziom o tym, że tutaj jestem, oni trzymają za mnie kciuki,
A na 40 km miałem taki problem, że po prostu, wiesz, już sztywne miałem kolano, bo miałem właśnie tą kontuzję i po prostu kuśtykałem, ja nie mogłem już normalnie biec i sobie pomyślałem, kurczę, no i co ja powiem tym wszystkim ludziom, że co, że kolano mnie bolało? No nie ma takiej opcji, nie, ja muszę po prostu, bo wstyd po prostu, jak masz już jakąś reputację. Nie przebieg 111 no. Przez Saharę w 40 w cieniu, którego tam nie ma. No, ale wiesz, jak masz jakąś reputację twardziela na przykład, to już nawet ci nie wypada, nie? Już po prostu się stawiasz w takiej sytuacji, że jakby bez wyjścia, masz spalone mosty za sobą, nie? No, no i wiesz, i to jest jedna ze strategii, którą stosuję, a druga strategia to jest właśnie krok po kroku. Patrzysz jakby do następnego punktu odniesienia, jak biegniesz, załóżmy w biegach, tak? Jak biegniesz na jakiś dłuższy dystans, to biegniesz od jednego słupka do może następnego, do jakiegoś tam markera, czy jakiejś chorągiewki, do następnego, co widzisz. Tylko do tego myślisz, na tym się koncentrujesz, nie myślisz, czy ile jeszcze kilometrów przed tobą, czy jest tam 80, czy 100 kilometrów, bo byś zwariował, to by cię zdołowało psychicznie, to by było nie do zrobienia. Także taka jest strategia właśnie w biegach. I ja powiem ci, że miliarderzy to mają to samo, jak się pytam, wiesz, jak z tego. Oni też mają wielkie plany, ale zawsze patrzą, wiesz, krok po kroku. Lekkie ulepszenie, lekki rozwój, trochę więcej i to, wiesz, to narasta. Nie? No, bo właśnie, bo statystycznie wyczytałem wczoraj, że szansa spotkania miliardera wynosi 0,00002%. Czyli ogólnie, no, prawie takiej szansy nie ma. Tak. Tobie się udało póki co 28 razy to zrobić. Słowo chyba udało się jest tutaj raczej nie na miejscu. Takie rzeczy się nie udają, tylko podejrzewam, że wymagało to wielkich wysiłków. Tak. Jak i po co? Może najpierw w skrócie, że czegokolwiek się chcesz nauczyć, to ucz się od najlepszych. Jak chcesz bardzo dobrze grać w piłkę nożną, to nie ucz się od trzecioligowca, tylko ucz się od mistrza świata. Dlaczego? Dlatego, że czas, który zainwestujesz w to, twój nakład pracy, twój wysiłek będzie taki sam, tylko wyniki będą inne. Mhm. Bo trzecioligowiec, no może, nie wiem, za pomocą trzecioligowca może ci się uda z drugiej ligi wejść, ale z pewnością nie dalej, nie? Jakość po prostu tej wiedzy czy tych umiejętności jest całkowicie inna. I w biznesie, jeśli się chcesz uczyć biznesu, no to ucz się od najlepszych. Kto jest najlepszy w biznesie, to jest sprawa prosta. W biznesie jest jedna obiektywna miara, to jest net worth, tak? Czyli wartość, netto wartość, którą stworzyłeś w przeciągu twojej kariery. Czyli najlepsi ludzie w biznesie, najlepsi przedsiębiorcy to są ci, którzy są też jednocześnie najbogatszymi ludźmi na świecie. Mhm. Czyli miliarderzy w dzisiejszym świecie. I ja po prostu w pewnym, na pewnym etapie swojego biznesu, ja w latach 90. byłem pionierem e-commerce w Niemczech, czy w Europie Zachodniej. Zrobiłem na tym miliony, to jest obecnie firma o powiedzmy 8-cyfrowych obrotach, ale to była ciągła walka, ja tam, no to był ciągły stres po prostu. Wydawało mi się, że ciągle idę pod górkę, natomiast miałem konkurentów, którzy po prostu szybciej się rozwijali, większe sukcesy odnosili, większe firmy zbudowali w krótszym czasie, później zaczęli i to się wydawało takie trochę bardziej lekkie, bezproblemowe, bezstresowe, może, no, bezstresowe może nie, ale to zwykle tak z boku wygląda, no notabene mówiąc. Oczywiście rzeczywistość jest inna, natomiast stwierdziłem, że po prostu czegoś mi w mojej osobowości jako przedsiębiorcy brakuje. Że najwyraźniej ja miałem ten sam model biznesowy, jedyne co było inne to właśnie przedsiębiorca, który jakby tą firmę budował. Mhm. Tak? Czyli czegoś mi brakowało tych umiejętności biznesowych, nie tylko umiejętności, ale być może też mindsetu, nastawienia, sposobu myślenia, sposobu podchodzenia do problemów itd., itd. No i stwierdziłem, że ja muszę się ulepszyć jako przedsiębiorca. Tak? No i stwierdziłem, że muszę to robić od najlepszych, bo byłem, oczywiście starałem się na początku przez jakieś książki, dużo jest książek o milionerach, kursy dla takie o myśleniu milionerów i na pewnym, na jednym z kursów, to opowiadałem ci wcześniej tą historię, było
była taka sytuacja, że ludzie sobie dawali high five, piątki sobie dawali i mówili you've got a millionaire mind, czyli masz umysł milionera, nie? A ja stwierdziłem, no kurczę, przecież oczywiście, że ja mam umysł milionera, ja bym wolał mieć umysł miliardera. I ja właśnie do wszystkich tam przybijałem you've got a billionaire mind i ludzie do mnie, między sobą you've got a millionaire mind, a do mnie you've got a billionaire mind. Dla normalnego człowieka to jest niemożliwe po prostu, żeby się spotkać z jednym miliarderem na kawę, usiąść, pogadać. Oni przecież nie mają czasu, to są zajęci ludzie, a ty to zrobiłeś 28 razy w różnych miejscach świata. Widziałem twoje materiały nagrywane, a to na Bahamach gdzieś, a to na Curaçao, a to w Niemczech, gdziekolwiek, tu w Szwajcarii, tu gdzieś, w Japonii, tak. W Chinach, tak. Wszędzie. Australia. Tak, no 28, to jest globalny projekt, mam ludzi dookoła świata, z każdego kontynentu, gdzie oczywiście jest biznes, na Antarktydzie nie ma, więc tam nie mam, tam nie ma też miliarderów, na każdym kontynencie, z wielu kultur i tak dalej, bo chciałem taką mieć, wiesz, przekrój jakichś różnych rejonów świata, różnych może też religii, kultur, też grup wiekowych, tak żeby to najbardziej jakby oddawało przekrój tych miliarderów. Nic nie jest łatwe, tak? Ja dostałem mnóstwo odmów, można powiedzieć setki prawdopodobnie odmów, no ale na końcu dotarłem do najlepszych ludzi na świecie. Mam swoim, wiesz, jest coś takiego jak wybory najlepszego przedsiębiorcy na świecie coroczne. To się nazywa World Entrepreneur of the Year. To robi EY, znaczy Ernst & Young, ta firma konsultacyjna, oni wybierają w każdym kraju najlepszego przedsiębiorcy co roku, który się nazywa Entrepreneur of the Year. Tak a propos, rzekomo to jest dosyć obiektywne, bo ci ludzie nie muszą być i nie są zwykle klientami EY. Nie, to nie jest tak, że zostań moim klientem, to my cię wybierzemy, czy tam czym więcej u nas masz biznesu, tym ten, nie, nie. I raz w roku ci ludzie, ci jakby zwycięzcy krajowi, najlepsi przedsiębiorcy z każdego kraju spotykają się w Monako. I tam wybierają najlepszego przedsiębiorcę świata, który się tam nazywa właśnie World Entrepreneur of the Year. I to jest robione od jakichś 12 lat. Z tego chyba 8 tych ludzi, którzy zostali wybrani jako najlepsi przedsiębiorcy świata z poszczególnych lat, 8 są miliarderami i z tych 8, 5 jest w moim projekcie. Czyli no to jest najlepsi ludzie na świecie są w moim projekcie, najlepsi przedsiębiorcy świata. Dotrzeć, tak jak mówię, dostałem mnóstwo odmów, ja mam swoje metody wypracowane tam przez lata. To jest jakby przedłużenie tych metod, o których mówiłem też podczas swojego TEDxu. Jak nie spróbujesz, nie będziesz wiedział. Trzeba po prostu działać i dostajesz mnóstwo odmów, ale próbujesz do skutku, nie? Bo ja sobie wyliczyłem, jak wiesz, jest tam, jak zaczynałem, to było jakieś 1500 miliarderów na świecie, no to mi potrzeba było w zasadzie do książki 10, nie? No to musiałem raz na 150 razy usłyszeć tak, to by mi wystarczyło, tak? Natomiast w międzyczasie trochę więcej, bo jak się tam rozpędziłem, no to wtedy już to coraz łatwiej było, bo na końcu to już się sprowadzało oczywiście ta jakby udział w moim projekcie do przedłożenia listy ludzi, którzy już tam w tym projekcie są, takiemu miliarderowi, wyobraź sobie, że jesteś miliarderem, tak? Ja ci pokazuję listę i tam jest 5 najlepszych przedsiębiorców świata i tam paru innych miliarderów, którzy ciebie fascynują i mówię, czy chcesz być członkiem tego zacnego grona, tak? No i wtedy jest bardzo już łatwe, nie trzeba wiele przekonywać już, o czym ta książka jest i tak dalej, to już jest drugorzędna sprawa wtedy. Czyli zasadniczo jest jak we wszystkim w biznesie, musisz mieć musisz zaoferować komuś jakąś wartość, jeśli zaoferujesz, bo ty nie jesteś w stanie zapłacić miliarderowi za jego czas. No. Bo sobie policz taki, weźmy Billa Gatesa, który już nie jest najbogatszym człowiekiem na świecie, ale jak sobie policzysz, ile on, jego przyrost wartości netto roczny i to przeliczysz na godziny, to ci wyjdzie, że on zarabia, na godzinę pracy czy coś takiego, to wyjdzie ci, że on za godzinę zarabia 2 miliony. Tak? No to teraz pójdź do niego na 2 godziny i chcę mu zapłacić za 2 godziny, tak? Bo
niektórzy tam u mnie w komentarzach się pytali, ile to kosztuje, żeby taki miliarder z tego. No więc to by kosztowało 4 miliony dolarów. Jeśli ktoś z Was chciałby za 2 godziny wywiad komuś zapłacić 4 miliony, no to myślę, że to jest realne. Natomiast jeśli nie jesteście w stanie, to musicie zaoferować inną wartość, która będzie miała sens dla tego człowieka. Od czego zacząć, albo jakie rady poznałeś dzięki tym osobom, dzięki tym ludziom sukcesu? Takie konkrety, które można by zastosować, kilka takich. Wiadomo, że więcej, jest tego sporo, więc tak. Podejrzewam, że... Zasadniczo nie ma, zacznę może od tego, że nie ma czegoś, że jedna rzecz by tam decyduje o tym, czy będziesz, czy osiągniesz miliard, czy nie. To jest cały kompleks zasad, powiedzmy, które związanych z osobowością, sposobu myślenia, nastawienia i tak dalej. To wszystko opisuję w swojej książce. To też są pewne umiejętności i pewne zwyczaje też. Także to jest tam dosyć kompleksowo opisane w mojej książce. Tutaj może podam jakieś takie przykłady. Zasadniczo jest tak, że ja rozróżniam 3 poziomy sukcesu. Jest taki poziom, ja to nazywam u siebie w książce drifters, czyli ludzi, można to brutalnie nazwać, przegrańców życiowych, albo powiedzmy takimi, którzy idą po prostu z prądem jakoś, driftują. Na najmniejszej linii oporu, tak? Nie, którzy driftują gdzieś tam w bezkresach oceanów, tak? To jest większość ludzi, tak? To jest większość ludzi. Drugi poziom sukcesu to jest taki milionerski poziom, ale ja tutaj mówię, żebyśmy byli konkretni. Ja tu mówię o sukcesie w biznesie. Ja nie u siebie, ani w książce, ani na YouTubie nie mówię, nie nakazuję ludziom, co oni mają w życiu robić, jak powinno się spędzić życie i co jest tego. Ja się nie bawię w filozofię jakąś, w religię czy tam inne rzeczy w tych treściach, tylko mówię o poziomach sukcesu w biznesie. Co trzeba robić, jak trzeba myśleć, żeby osiągnąć sukces w biznesie. Bardzo konkretna jakby definicja sukcesu pod tym względem. To nie musi być, ty możesz sukces inaczej definiować. Jasne. Można mieć, jeśli ktoś zdefiniuje sukces, że on chce, nie wiem, jak najmniej się wysilić w życiu, no to nie będzie dla niego odpowiednio, to nie są rady dla niego. Mhm. Tak? Jeśli on definiuje sukces, że chce na przykład być szczęśliwym w życiu, to też nie jest równoznaczne. Niektóre z tych rzeczy mogą mu pomóc w szczęściu, ale to nie jest równoznaczne. Tak? To są dwa inne cele. I teraz są te 3 poziomy sukcesu w biznesie, czyli ci drifters, powiedzmy, którzy tam dryfują gdzieś w bezkresach oceanu, są milionerzy i są miliarderzy, tak? I to są jakieś takie umowne stopnie sukcesu w biznesie, umowne w tym sensie, że ktoś może mieć oczywiście umysł miliardera, a on jest w drodze do miliardów, on jeszcze nie jest miliarderem, albo może mieć umysł milionera, być w drodze. Różnica między milionerem i miliarderem jest ogromna, to też opisuję tam na jednym z filmów, to może jak wejdziecie to na mój kanał Indywidualista, to zobaczycie. Natomiast są pewne rzeczy, robiąc które osiągniesz sukces w biznesie, ale na poziomie milionera. I one cię później będą hamowały. Taką rzeczą jest na przykład fiksacja to jest za dużo powiedziane, ale coś takiego, że powiedzmy marzenia materialistyczne. Czyli jeśli coś takiego, że ty robisz to po to, żeby osiągnąć luksus osobisty, tak? Takie coś. Jeśli to jest twoja motywacja, to ty nigdy nie dojdziesz do miliardów z tego względu, że ty ten luksus osobisty osiągniesz już dużo wcześniej, na niższym poziomie. Możesz tylko oczywiście mieć większy jacht, jeszcze większy dom i tak dalej, natomiast nie widzisz ten postęp, żeby tą pracę, którą musisz włożyć, czy ten wysiłek, który musisz włożyć, żeby wejść do miliardów, on w twoim życiu osobistym nie będzie miał żadnego znaczenia, żadnego odzwierciedlenia. Po prostu ten payoff dla nich to nie jest warte ich pracy. Oni po prostu tracą motywację na tym poziomie. I teraz na tym poziomie wtedy albo utrzymują ten poziom, albo po prostu tak stracą motywację, że nawet stracą tą całą
bogactwo, powiedzmy to, co do tej pory uzyskali. Ja byłem na miliarderskich jachtach, które tam kosztują po, powiedzmy, 100 milionów, tak, dolarów. No i w pewnym momencie już jest koniec, no więcej tego nie możesz, jak już masz, wiesz, złote kurki w kranach i nie wiem, tam screeny 4-metrowe i marmury wszędzie i tak dalej, no i gdzieś jest po prostu, już bardziej luksusowych rzeczy po prostu nie istnieją, oni już tam się tylko prześcigują w serwisie, nie, w tym, co jeszcze ci tam mogą zaoferować, czy powiedzmy w ilości osób, które cię obsługują, tak? I to już jest do tego stopnia, że naprawdę tego obiadu nie możesz w spokoju zjeść i porozmawiać z kimś, zabić dwóch słów, bo przy każdym zajęciu ktoś przerywa, czy może jeszcze tutaj ci tego dodać, albo może miałbyś ochotę na to, albo może by to i tego, nie? Także, no, to jest na przykład jedna rzecz taka, nie? To jest kwestia motywacyjna, nie? Co cię motywuje w tym, co robisz? Czyli miliarderów, jak rozumiem, motywuje budowa, tak? Oni się tym bawią, dla nich to jest taka realna gra w życiu, tak? Znaczy jest parę takich, ja to tam dokładnie opisuję w książce, jest parę motywacji, które miliarderzy wykazują i to oczywiście nie jest tak, że ich jakby pieniądze nie kręcą, oczywiście, ale oni to pieniądze widzą jako score, jako tą punktację, punkty w grze, tak? Czyli no jak ja już dawno bardzo nie gram w gry komputerowe, ale jak grałem, no to tam były jakieś punktacje i nawet rankingi takie, że się z tego. No i te rankingi, dużo ludzi to motywuje, żeby w tych rankingach się pojawić i gdzieś tam z tego. I właśnie oni widzą to pod tym względem, nie? I też to, jak miliarderzy widzą pieniądze, to jest całkowicie inaczej niż przeciętny człowiek widzi pieniądze, tak? Właśnie nawet ten milioner, który na przykład na te pieniądze wydaje na luksus jakiś, to on widzi te pieniądze jako jakiś środek, żeby do konsumpcji, tak? Żeby je wydawać na jakieś tam dobra dla siebie czy w swoim tam życiu. Natomiast miliarder, on nie widzi pieniędzy jako coś do konsumpcji, tylko jako taką energię, którą on w jakiś sposób, wiesz, inwestuje, czy z którą on buduje jakieś tam swoje pomysły, realizuje, jakieś przedsięwzięcia buduje. Ostatnio byłeś w Hollywood odbierać nagrodę. Tak. Za co ta nagroda? Napisałem książkę z Brianem Tracy, może znasz. Właśnie ta książka została bestsellerem i byłem właśnie w Hollywood odebrać tak zwany Quigley Award za tą książkę, za ten bestseller. I mam tutaj, powiem ci, jeden egzemplarz dla twoich widzów. Chciałbym dać tutaj w nagrodzie. Zróbmy może jakiś konkurs. Ty opowiesz może, jakie są warunki, ale to będzie specjalny, wydanie specjalne z moją dedykacją dla jednego z twoich widzów. Okej, okay, super. No to ja proponuję następujące zasady, że aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy skomentować ten film oraz zostać subskrybentem zarówno tego kanału, jak i kanału Rafaela, do którego link znajdziecie tutaj pod nagraniem, także zajrzyjcie sobie pod nagranie i tam macie właściwe linki, subskrybujecie dwa kanały i bierzecie udział w losowaniu tej książki z dedykacją od autora. Myślę, że bardzo, bardzo przydatna wiedza. Super. Czego ci mogę życzyć na przyszłość? Sukcesu w biznesie. Przede wszystkim chyba też wielkiego sukcesu książki, bo wiem, że wychodzi w przyszłym roku. Dzięki. I myślę, że to będzie bardzo... Billion Dollar Secret się nazywa po angielsku. Myślę, że po polsku tajemnica miliarda dolarów może będzie tytuł. Zobaczymy. Wiosna 2019, tak? Powinno być tak. Ale już teraz na tej stronie, do której link gdzieś tu się wyświetli, można pobrać darmowy rozdział? Tak, można pobrać darmowy rozdział i tam jak pobierzesz, to też będziesz informowany wtedy, jak ta książka wyjdzie. Super. No to życzę ci, żeby stała się bestsellerem światowym. Dzięki. No bo czegoś takiego nikt więcej nie zrobił. Mam nadzieję, że bardzo wiele osób wyciągnie z tego wiedzę dla siebie, żeby poprawić swoje życie finansowe. Nawet jak nie aż tak drastycznie w kierunku miliarda, to na pewno każdy chyba będzie z tego mógł coś dla siebie wyciągnąć. Dzięki bardzo. No, dzięki. Samych sukcesów ci życzę. Dzięki.